Halo? Siemano. Siema. Słuchaj, jedziemy. No, w końcu. Pakuj się. Już się ubieram. Gdzie jedziemy? Jedziemy do Francji. Będziesz miał do zawiezienia jedną kopertę. Wszystko ci wyślę w zleceniu. Dostaniesz dodatkowo 20 euro, żeby tam sobie podejść. Zatrzymasz się na stacji Shell, tam jest Shellka taka i dalej nie ma wjazdu, żebyś dalej nie wjeżdżał pod stację meteorologiczną. Ty mnie słuchasz? No słyszę. A co ty robisz? Ubrałem się, ale nie wiem po co, bo przecież... Dobra, słuchaj. I tam będzie w stacji meteorologicznej będzie gościu niepełnosprawny, rozumiesz? I trzeba będzie mu z tej stacji Shell na piechotę przynieść tą kopertę. Czyli trzeba dojść. No słucham. Co tam? Co się stało? Będziesz na... Jak dojedziesz na rozładunek, to będziesz musiał na miejscu dojść. Co zrobić? Będziesz musiał dojść. Nie masz z tym problemu? No nie mam, no. Za 20 euro. Za 20 euro? Dasz radę? Nie, no dobra, no. Dasz radę tam dojść? Ale to... Na miejscu, na rozładunku, będziesz musiał sobie dojść. Dobra. No, dobra, no to leć. No dobra, no. No to leć, tylko kota tam nie karm. No na razie, cześć. Cześć. Światełka. Wentylator. Muzyczka! O, zadzwonimy do końca. Muzyczka! Misza był dzisiaj bardzo niegrzeczny i chyba zasłużył na klapsa. Halo? Misza, klient dzwoni, że stoi bus 20 minut pod stacją meteorologiczną. Miałeś tam dojść. Co ty, możesz tam iść z tą kopertą? Dobra. A co ty tam tyle czasu robisz? Nic. Co? Nic. No kurde. No idę. Taki problem, no, cześć, dojść. Cześć.